I niewątpliwie życie Kościoła, przyszłość Kościoła nie zależy tylko od ludzi. Przecież wierzymy, że duszą Kościoła jest Duch Święty i gwarancja, jaką Jezus Chrystus Kościołowi widał, że, że jego bramy piekielne nie pokonają aż do końca świata. No to dobrze, że Ksiądz Arcybiskup o tym mówi, bo chciałem zapytać o przyszłość Kościoła. Ja wiem, że to jest pytanie bardzo szerokiej. I... Przyczynek do rozpraw naukowych, teologicznych, ale, ale proszę o taką krótką odpowiedź, bo my z perspektywy Polski, kraju jednolitego, właściwie jeśli chodzi o wyznanie, kraju, y gdzie dominują ludzie wierzący i praktykujący, mamy chyba zaburzony obraz Kościoła Powszechnego, bo nie wszędzie jest tak dobrze, jak ksiądz arcybiskup ocenia kondycję Kościoła. Powszechnego w świecie, właśnie. Bardzo zróżnicowana jest, i to jest kondycja, która się zmienia w czasie. To właśnie jest w długim procesie. Jaka jest tendencja? Nie, nie ma sytuacji stabilnej, jakiejś mhm. takiej, y, spetryfikowanej. I y, y, zanikowi religijności y, chrześcijaństwa y, w Europie Zachodniej, zwłaszcza, w dużo mniejszym stopniu w Europie Wschodniej, y, jest ogromny wzrost. Życiowo, życiowych energii i powiedzmy dynamiki wzrostu kościoła w Afryce. Tam bardzo dużo wzrasta liczba ochrzczonych, liczba powołań kapłańskich i również zakonnych. Też dobrze rozwijają się wspólnoty religijne, chrześcijańskie w Azji. No i najbardziej katolicki Kontynent, którym jest Ameryka Południowa. Więc jest to, jak to się mówi, sytuacja dynamiczna, zmieniająca się. No i również w Europie są takie obszary odnowy duchowej, zwłaszcza we Francji to widać, były masowe przecież manifestacje w obronie rodziny, które sprowadzały do Paryża do, do miliona ludzi, ignorowane przez media. Zakłamywane przez oficjalne dane, ale były faktem, prawda? I jest to bardzo, bardzo ważny nurt, ponieważ głównie wychodzi od wierzących świeckich. I jest niewątpliwie jakąś zapowiedzią lepszej przyszłości, bo niewątpliwie powrót do chrześcijaństwa jest jednocześnie moim zdaniem ratunkiem dla Europy. Europa Traci duszę swoją, a bez duszy jej życie będzie również bardzo wątpliwej jakości.